Witajcie. Jak widzicie, zostaliście mnie w podróży. Okres wakacyjny ogólnie sprzyja decydowaniu się na podróże. A kiedy chcemy podróżować, wyjechać gdzieś na wakacje, to bardzo często stajemy przed wyborem, w którym zastanawiamy się, gdzie pojechać. Mazury, morze, góry, a być może gdzieś za granicę. I każdy z nas wybiera ten kierunek, który jest dla nas najwłaściwszy. Jednak nie wszystkie wybory, których dokonujemy, mogą okazywać się w 100% właściwe. Może nasze oczekiwania, które z danym wyjazdem mamy, nie zostaną spełnione. Kiedy wybieramy termin i miejsce podróży, naszego urlopu, tak naprawdę nie mamy pojęcia, jaka będzie pogoda, jak będziemy się w tamtym okresie czuli, czy w ogóle uda nam się wypocząć, a przecież chyba po to wyjeżdżamy na wakacje, po to poświęcamy nasz urlop, żeby też trochę wypocząć od takich codziennych obowiązków. I dzisiejszy fragment starotestamentowy z przewodnika biblijnego z Biblią na co dzień również mówi nam o pewnym wyborze wyjątkowym. Czytamy tam: Ty jesteś świętym ludem Pana, Twego Boga, i Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. Te słowa początkowo kierowane są do narodu izraelskiego, ale dzięki Chrystusowi doświadczają także nas dzisiaj. One dotyczą zarówno ciebie, jak i mnie. Bóg nas wybrał i chce towarzyszyć nam we wszelkich wyzwaniach, z jakimi będziemy na co dzień się spotykać. Chce nas przez nie przeprowadzać, otoczyć nas swoją opieką, być z nami. On chce nas także chronić. Niezależnie, czy myślimy o sobie źle, czy dobrze, jakie mamy w ogóle życiowe nastawienie, to On przekonuje nas, że wraz z Nim możemy być inspiracją dla innych. I właśnie o tym apostoł Paweł pisze do swojego przyjaciela Tymoteusza, kiedy czytamy: Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Bóg codziennie zachęca nas do pielęgnacji relacji z Nim. Dlatego nas wybrał i to najlepszy wybór, jakiego częścią moglibyśmy kiedykolwiek być. I ta myśl niech towarzyszy nam przez cały ten dzisiejszy dzień. A ja wraz z tymi mewami, które słyszycie w tle, życzę wam dobrego dnia i pysznej kawusi.